zobaczyć Dziuśki. Ty prawie jak u naszej Belli, takie duże. Z tyłu jej jak wiszą, wiesz? No, pokaż. Chodźcie, pośmiejemy z ciebie, mama. Ale się z ciebie śmieją. Widzicie tam? Mój najdroższy robaczku. Moja kochana. Nie, nie. Wysiadanko, dobra. Idziemy po jajko, ale nie do kurnika. Idziemy na staw. Widzieliśmy z okna, że chyba tam jest jajko. Bo oczywiście co? Kaczki nie chcą nam wchodzić. Na noc w życiu. No, nie. One buszują. Jest jajko, co? No jak? A wiecie co, to nie jest takie śmieszne, bo powiem wam, że one potrafią znieść jajko w wodzie i później ja takiego z buka rozmiękniętego wyciągam. No. Ale kaczki sobie tak urzędują przednio, bo dzisiaj pada, jest troszeczkę taka mrzawka delikatna, chociaż teraz mamy okienko, że mogliśmy wyjść i wam cokolwiek pokazać. Nakręcać. I żeby to było jasne, drodzy kochani widzowie, jest to kręcone dzisiaj rano. Aha, dzisiaj rano, poniedziałek. Powinniśmy zatytułować, nie lubimy poniedziałków, czy lubimy poniedziałki? Lubimy poniedziałki, dla nas bez różnicy taka nie, prawda. Nie, wiecie co, mieliśmy bojowy weekend, naprawdę, mieliśmy tak bojowy weekend. Piątek gości, sobotę gości, niedzielę gości. Dzisiaj jedyny poniedziałek, uważaj, niech pani w dziurę, kogo, że chyba bramy nie otwieramy, nawet się nie ustawiajcie, nie wpuścimy nikogo. No. Po prostu jesteśmy, nie no fajnie było, ale wiecie co, o teraz będzie nadrabiania, teraz nadrabiania. No tak, jak się nie robi i się gada, tak. No to no nie trzeba robić. Zobaczcie, wiecie, fajna pogoda jest dla kaczuszek, bo teraz wszystkie ślimaki, to wszystko teraz wychodzi. Chodź, przejdziemy się wokół stawu. Dobra, to poszukamy jajek, bo może jeszcze coś będzie. Ale martwi mnie, że chyba zaczynam zyć. Trzeba będzie zaraz parasol. Aha, parasol, żeby... poczekaj, zobaczmy, czy tutaj nie ma. Wiecie co? Świntuchy całą lilię zeżarły. Popatrzcie, no, całą lilię, nie ma nic. Nie ma lilii. No, kaczka ja wiem, kaczka już... w stawie, no z jednej strony fajnie, bo jakieś glony czy coś porosną, to się wyczyści. Ale jeśli macie za dużo kaczek, a za mało roślin, no to spodziewajcie się masakry. Nie no, kochani, nie idź tak blisko brzegu, bo jak tam będą dziury i wpadniesz, to ja nie zdążę cię złapać. I tak byśmy nie miała siły sobie. Ale wiesz co, ja tutaj nie widzę już nigdzie. Nie, nie widzę, bo one się fajnie to widać. Tak, wiecie co, tak sobie przechodzimy, ale nie, to byłoby raczej nie. Widać. Chyba dobra, Klaudia, tak, robimy po parasol. Widzisz, jaka piękna pogoda jest? Tak. No, trzeba lecieć po parasol, bo coraz bardziej zaczynam żyć. To chodź ty lepiej pod aparat, bo to wiesz, ja to tam pal licho, że zmoknę. Ja też pal licho, że zmoknę. A ty to tam wiadomo, pal licho. Ale Zreszka? Słuchaj, jak my tutaj przejdziemy teraz? Nie twój teraz. Bo tutaj jest zwężka. Staramy się razem być, żeby po prostu nadawać do was, ale to ciężko jest. Zaraz ci wybije oko tą parasolką. Dlaczego się cieszysz? No właśnie. A nie możesz poczekaj? Poczekaj, zatrzymaj się na sekundę. Wiecie co, pewna akcja. No właśnie. No, to nie może było tak od początku? No ale to ty tutaj kombinujesz, a nie, nie ja. Nie kombinujesz, dałeś mi parasolkę, nie wiem. Wy bardzo tak. Dobrze. Aś, ty się nagadasz. No chodźcie, chodźcie.
one mają. No wiem, no bo one głodne, ale tu nie wchodzą. A tak, no świntuchy, odsunę się, bo ja muszę dołożyć tutaj. Powiedz, co musimy dzisiaj zrobić na dzisiaj albo jutro po chowalniku. No pod chowalniku musimy tam cały... Widzicie tam z tyłu odchowalnik i pod spodem, wiecie, on stoi na paletach. To musimy te palety pozabijać jakimiś dechami, żeby tam maluchy nie mogły spać. Bo mamy może już 20 maluszków śpi w kurniku, ale reszta ciągle się chowa gdzie popadnie. No gdzie popadnie? No tam gdzie sucho. Tam gdzie sucho, co nie? Jedyne miejsce to właśnie... No tu i tu pod kurnikiem. No i tu pod kurnikiem. Czekaj, czy Batka, przesuń się. Dobrze. Ty też się przesuń, panna. Czy facet? Już nawet nie wiem. Chyba, że ty chcesz każdą kamerę trzymać, a to by drogi. Nie, kochanie. I do środka im to zostawić im to może troszeczkę? No można zostawić, no wiesz, one chyba zjedzą, ale no i też w środku trzeba zanieść, bo tam z drugiej strony są dwie następne korytka. Bo ja cały czas wszystko robię, mówię, żeby one miały jak najlepiej w środku, żeby je zmuszać do wchodzenia. O, tutaj są dwa i... Ja wiem. Czekaj, wyrzucę to. I owo. Trzeba było, wiesz co? Ja wezmę węża. No trzeba wziąć węża, ale tam drapak jest po drugiej stronie koło innego ręką koryta. Wezmę. Nie, ręką nie dasz rady. A gdzie jest drapak? Nawet... Powiedz. To chodź, idziemy po drapak. I tą rączkę tak lekko przetrzyj. Poczekaj. Ale lekko, nie szoruj, tylko tak. Pani, nie mów mi, jak ja mam być. Chyba poczekaj, daj mi chwilę, co? Dobrze. Czy ty możesz? Mogę. To już nie, tam ciężko. I dalej swoje, prawda? Tak. O górę tutaj. Wystarczy. Już jest dobrze. Z drugiej strony jeszcze trochę na plastiku. Sylwia? Tak? Kończy. Tam poleciało. Chodźcie tu gamońce, zaraz tato wam rzuci do kurnika. Zmieniliśmy się z Klaudią, bo stwierdziliśmy, że mi ręce cierpną od trzymania. To już notorycznie. A Klaudii znowuż pewnie jest zimno pracować z wodą. Nie, nie było mi zimno. Było ci zimno. Nie było mi zimno, widzicie? Było ci zimno, tak stwierdziliśmy. To jest po prostu... No tak, zawsze mi było zimno, bo po prostu ja płakałam i było ciężko, to Marcin musiał mnie wyręczyć. Jestem o, wspaniałym to... rycerzem na zajebistym. Dobra, koniec o Marcinie, o nim. Zobaczcie tutaj na naszego kaczurka. Zaczyna mu się dziubek czerwienić. Czy wy to widzicie? Podobno on będzie miał cały czerwony dziób. No, ale duży, naprawdę taki kaczor się piękny zrobił.
Batka, zejdź z wizji z tym swoim kubusiem, bo chcemy tutaj kaczorka zobaczyć. Ale zasuwasz kaczorku. Nie no, kaczor jest naprawdę duży, taki dostojny. A tu obok jego partnerka, kaczuszka. Mają piasek, im tutaj daliśmy w wiaderku, żeby no łatwiej miały w trawieniu. Piasek pomaga kurkom, pamiętajcie, żeby dodawać. Do, jak macie taką możliwość. Ale jak mają, wiecie, jak są pastwiska takie, no zwyczajnie jak my mamy, no to tam piasek jest, nie? No tak, znaczy trochę więcej chyba gliny niż piachu u nas. No to prawda. Tutaj patrz, Mary trzeba wpuścić śnięte. Przyszły głodomory. Przyszły głodomory. Mi wpierdzieli łysia, tak. A tu chcecie właścić. A jak? Chodźcie, Mary. No chodź, Donald, no chodź, nie bój się, chodź, chodź. No chodźcie, gwiazdę, chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. No chodźcie, chodźcie. Dobra. Reszta ferajny, zapraszam. No przesunęłam wam się i dalej wam jeszcze źle. Ale tchórze wy jesteście. No chodźcie, bo kury mi nawieją. No właśnie, to zielona nóżka go naje. Wszystko wywala na bok. Patrz, każde jedno jej dziobnięcie, popatrz, to jest wywalanie pokarmu. Dobrze, że lepiej wam przywaliłaś. Ale kogut no, przyjdzie jedzą, jest, ale i tak to jest takie irytujące. No. Dobra, jedna woda zrobiona. Dobrze. No. Kurde, muszę nóż wziąć i odciąć ten dzyndzel. Teraz bardziej się... A, to jest to, ten kawałek, to już się ten... Tak, tak, ale go depniesz, to no, wiesz, masz szansę, że dłużej to działa, te całe wiaderko. Te drapaki są najlepsze, prawda? Cze? Te drapaki są najlepsze. Tak, tak, no są. Tylko, że wiesz, one... Ja nie wiem, czy my nie powinniśmy kupować tego takiego bardziej miedzianego, bo on jest delikatniejszy, wiesz? Aha. Żeby nie rysował tak tej powierzchni. A zresztą to i tak te wiadra tak nie wytrzymują. Nie jest to, powiem wam, produkt mega, no... Dwa sezony i następny. No przynajmniej u nas, łamią nam się tak, te... Tak, to. Właśnie. Odpada jedno za drugim. To jest dziadostwo. Nieprzemyślane. I chyba specjalnie, bo mogliby coś zrobić grubszego. Wiecie, to pęka. Trzeba to obcinać, próbować ogniem załatać. Słabe. Słabe rozwiązanie. A gdzie my mamy ten ocet? Chyba pod królikami, co? Tak. 30? Nie. Ile my mamy jeszcze tych pojemników? Jeszcze tam jeden, tam jeden i tam jeden. Ale już nie piją tak dużo. Wiadomo, jest sporo teraz deszczu, nie ma tego słońca palącego. Ziarno mają. O, patrz, jak ładnie gęsi jedzą. Będzie Amber, znowu zwiał. Amber zwiała.
A, chodź, pokażemy, pochwalimy się skarbami, jakie popatrzcie, jakie skarby dostaliśmy. Jeszcze więcej dostaliśmy. Tak, nie wiem, czy to dobrze będzie. Czekajcie, ja pokażę z tej strony. No właśnie, bo tu kratka jest. Zobaczcie, jakie koła ładne. No. Tylko, że no może uda nam się jakoś je zamocować, bo one już są stare, już naprawdę w takim stanie, no... Agonalnym. Agonalnym. Ale może... A ładnie wygląda, jakiś ładnie tam ma ten... wygląda, tak. I dostaliśmy trochę desek i być może krawędziaki, właśnie jakieś krawędziaki. Takie. Z tych postów, żabczy, z tego udałoby się zrobić siatkę, wiesz, do ogrodzeniową. Jeśli to nie za krótkie jest. No, no nie to wiem, takie metr 60 ma. No. Wiesz? Dobra, będziemy myśleć, będziemy. No Julka, przecież Tanosek nie idzie do swoich dzieciaków. On jest taki kochany, Tanos, Tanosku kochany. No co ty, czemu do tatusia? No cioś, te skarbie, nie denerwuj się. O, alimenty do niego skakała. Alimenty. Gdzie są pieniądze? Gnoju. 500, nie, teraz jest 800 czy 500? Nie wiem, no, no nie 800 wiem, no cokolwiek tam plus. 800 razy plus razy 10, gdzie jest moje 8 koła? Nasze dziecko. Talus! To gdzie jest 8 koła? Tato, gdzie jest 8 koła? Oddaj 8 koła. Nie udawaj, że pracowałeś. Widać, że jesteś zaspany. Stary piaku żulu. Dobra, kochani, idź do swoich dzieci, nie moknij. A my idziemy do kuzek teraz. To jest. Wiecie co, powiem wam, że jest taka pogoda, no, no nie za widzicie, bardzo. Widzicie. Jest ciemno, mokro, to kozy nawet nie wyściubiły tego. Pyska i nie beczą. A tak to jakby była piękna pogoda, słoneczko. Ósma mat. Co ty? Nie, siódma. Nie wejdzie. Masz rację. No, tak, masz rację. Tak, masz rację. Tak, teraz później jest... po prostu słońce wstaje, tak. Więc może jest ósma, nie? No. A dzisiaj jest tak paskudnie, że... Wczoraj przyzornie napakowaliśmy im kupę siana, tak, że aż prawie się zobaczymy, co dzisiaj wysypywało będzie. Z tego paśnika, więc nie musimy, wiecie, w taką pogodę iść, no, no żeby to nie mokło, no bo po co? Prawda? Kochani, jest prąd czy nie ma prądu? Właśnie nie pamiętam, czym się udawali, ale lepiej. Wiesz co, ja nie, nie będę, ryzykujmy. Nie będę językiem próbować, poczekaj. O, to są nasze drzewa. Pamiętacie ta jedna gałąź, co nam się złamała i krada jeszcze tam docięła, tak dla ładnego widoku kilka, patrz jak ładnie kurują. Dobra, kochani, przejdziesz? To jest takie nasze przechodzenie właśnie. To jest nasze właśnie. Przejście, codzienne, tak. Codzienne ryzyko poparzenia jąder. Nie wiem, czemu się cieszysz. A powiedz lepiej, przyznaj się, co ty mi zrobiłeś. Wiecie, ja już mu nie ufam. Ja wolę sama wziąć tego patyka i sobie tutaj obniżyć, bo ostatnio on przeszedł, ja jedną nogę ten puścił, już idzie. A ja ryb gleba, no. Ani nie było pełnej gleby, była tylko 3/4 gleba. Prądu też nie było, więc się nie popieściło. Kompletnie się pomyliłem. Myślałem, że to jest ten moment, żeby zostać samemu na tym padole łez. Ojejcie, nie jest zimno, tylko no mokro. Ojejcie. Idziemy, zobaczymy, ile nam kozy dadzą mleka, ale powiem wam, że nie wiem, już wydaje mi się, że trochę mniej jest jakoś tego mleczka. Pogoda. No pogoda. Dobra, chodź. Patrzcie, stoją ancymony. O, widzicie, przymykamy już im górę, żeby troszeczkę cieplej miały, wiadomo, bo ciepło górą ucieka. A, i pochwal się, Marcin. Tutaj co im zrobiłeś. Aha. No. Jezu, patrz, one już zgniotły. Zgniotły. Ostatnio jeden koziołek walił w to głową, bo stwierdził, że szczotka jest najlepsza, żeby w nią przywalać. Tak. To takie, jeszcze widzę, że nie używają za bardzo, trochę już jest wygniecione. No, tutaj jest wygniecione w tym jednym miejscu. Czyli musiałby coś robić. Tak. No, takie duże 60 szczoty. No, my doimy, a koziołek ryb. Łup. I tak mówi, i wszystko tu się tam telepie, mówimy, o co chodzi. Wariat. No. Dobra, Czubusie, chodźcie. Chodźcie, gwiazdy dwie. No. Przepraszam. Wejdziesz, czy muszę otworzyć? Dobra. To chodź. Mamy również wymienione światełko. Tutaj na takie bardziej neutralne, a tutaj tak mało ma światła, jak widać. No dla nas to mało, trzeba posprzątać, jak tylko popatrzcie. Wczoraj, to wyobraźcie sobie, ile myśmy musieli tego naładować, jak jeszcze dzisiaj jest tak dużo. Czekaj, więc to muszę najpierw... Bartuś, wiem, świntuszko, czekaj, ja ci to wsypnę trochę, bo tak to już sobie tutaj będziesz mi tańczyć. Proszę bardzo, to trzeba posprzątać najpierw. Świntucho, zaraz wypuszczę maluszki. No nie
nie tak zaraz. No nie tak zaraz. Tak, musi wszystkie wydać. Dobra. One też są teraz tuż przed odrobaczeniem, ale tym razem zrobiliśmy, powiem wam, takie śmieszne, znaczy śmieszne, zrobiliśmy badanie, tak żeby dokładnie uderzyć w to, co one mają, a nie dawać środek na wszystkie robaki, bo stwierdziliśmy, że już go dawaliśmy, żeby one się nie poodparniały i tak dalej. Mają jakieś robaczki, no, natomiast nicieni. Ale pani weterynarz nie powiedziała, że to nie jest jakaś opacja, ale manifestacja, że w dobrej kondycji są, może w ten sposób. Tak. Dlaczego my to tak do tych robaków podchodzimy? Wiecie, że mają nicienie i uważamy, że ten kozy i owce i kury zawsze mają jakiegoś robaka. One chodzą po pastwiskach. Tak, to jest normalne. Wystarczy, że jakiś ptak, wiecie, kubkę puści, który jest zarażony. Nie można tego wyeliminować całkowicie, natomiast można to trzymać w szachu. A my nie znamy, jak znaczy, wyeliminować. Nie, no kochani, w szachu będziemy trzymać już na pewno od przyszłego roku, jak zrobimy im te pastwiska, tak. I wydaje nam się, że wtedy może się uda zejść do jednego odrobaczania rocznie. No, ale teraz zrobiliśmy badania i przynajmniej wiemy, że nie ma niczego jakiegoś takiego wielkiego, zdrożnego. To nie jest drogie, słuchajcie. Naprawdę czasami. No, zrobiliśmy z tego względu, tak jak mówiłeś, że ten balbazen za długo już podawaliśmy. Tak, balbazen. Nie wiedzieliśmy, czy skutkuje, czy działa, czy nie. A wiecie, trzeba chyba na takie rzeczy bardzo mocno uważać, ponieważ kózki dają mleko, więc one są obciążone. I my chcemy, żeby miały jak najlepiej. Po takim mleku teraz na nicienie, ale uderzanym jakby bezpośrednio, mleczko przez ile? 2-3 dni, prawda? Wylewa się. Ojejcie, musiałabym doczytać, nie pamiętam. Tutaj nie chcemy skłamać. Po walbazenie nie trzeba. Po walbazenie nie ma karencji, natomiast po tym leku, co teraz damy, ale tym uderzeniowym, dokładnie w to, co chcemy, jest 2 albo 3 dni, albo tyle, co jest karencji. Także pamiętajcie, że mleczko w tym czasie wylewamy. I później wam powiemy, co to jest, ale no teraz nie pamiętam nazwy. Mamy już to w domu, ale... Oczyściłbym ci trochę. Cześć, wiem, że się chcesz pieścić. Wiem, że się pieścić chcesz z tatą. Ale nie ma jak się pieścić z tatą, bo tato trzyma bardzo ciężką kamerę. To nie jest chyba kamera. Ja chyba poznaję tutaj, że to jest żywność. Jaka żywność? Piękna kozo. To jest piękna kamera, ty jesteś piękną kozą. Popatrz, jakie ta koza jest piękna. No oprócz, że maruszki sobie, sama sobie uwaliła, ale to jest piękna koza. Nasza kuleczka. Kuleczko, kochana moja, kochana pipusio. To nie jestem pipusią, jestem kozą najgorszą w stadzie, która daje najwięcej mięsa, tego mleczka. Tu jest kiślaczka masz. Moja kochana. My tak się zawsze popieścimy trochę z kuleczką. Kulują ciągle, bo z kozą tak się pieścisz, bierzesz łapę za brodę, i tutaj ją tak do siebie i się muziać. Dobrze kozie. Myślę, że wiesz co, z nich wszystkich chyba Marta najmniej daje. To Martusia. Tak. To ona ma dwój... ale one były zamknięte, nie? Nie, ona ma jednego. Jednego ma. Tak, najstarszego. Słaba kuza. To z piłeczki będzie chyba pociecha, wiesz, jak jest po tym. Tak, piłeczka jest po kuleczce. Po kuleczce. To z niej będzie najwięcej. Koza. Ej, piłeczka mnie tu atakuje. Cześć, piłeczka, już niedługo wychodzisz na deszczyk, tak jak lubisz. Tato, ja nie lubię deszczyku. To one będą dzisiaj cały dzień tutaj siedziały. Cały dzień będą, no. Cały dzień. Na sianku. Owce mi przeszkadza to tak bardzo, a te będą siedziały. Owce to są natłuszczone. Ranolinką. Ranolinka ma dziewczynka. Co, Belluś, czekasz na swoją górę? Idzie.
Proszę, jakie fajne owieczki. Widzicie, jakie fajne owieczki się tutaj sobie stoją? Już koleczko, już koleczko. Dobra. No. Daniuś, ty już zjadłaś wszystko. Bardzo ładnie. Już idź. Powiem wam, żeby to było uczciwie. One nie są tak brudne, jak wyglądają tu na ekranie. No. Nie wiem, jakoś tak dziwnie cień pada. Ale pogoda też jest. I pogoda, i mokre. No, ale jakby na żywo wyglądają znacznie czyściej. Kolorystyka się paskudnie układa. To też kolor tego nowej żarówki prawdopodobnie podbija pewne tony. Także no, sorka. Co nie zmienia faktu, żeby czesać by je można było, nie? No, powiem ci, że ta nasza, ten zgrzebło, to już się trochę zużyło. Zużyło się, trzeba jakieś zgrzebło tak, im kupić. Tak, trzeba było takie jakieś inne. Czekaj, co to jest? Dobra. Co się dzieje, Martusiu? Marta, dobrze wiesz. Już, zaraz wypuszczamy. Zaraz wypuszczamy dzieciaki. Piękna, Martusiu. Piękna, Martusiu. Ty tak za brodę to się nie lubisz dawać łapać, co? No to bo ja jestem jak głupia kuleczka. Ja jestem szefowa i za brodę mi się nie szarpie. Tak, kozioł powiedz. Piękne masz te rogi. Generalnie jesteś piękną kozą. Taka symetryczna jest. Symetryczna, prawda? No. Z drugiej cytryny. Marcin przejął kołeczkę, żeby tutaj na sam pomóc. Koniec, żeby na pokazać. Sam koniec. No dobra, no ale zawsze mi troszeczkę lżej będzie. Razem mamy już teraz problem, wiecie, z tym ciśnieniem nadgarstkowym, czy jak tak, to się nazywa. Tak, dobrze. Że po prostu no, ręce cierpną strasznie szybko. O, i coś mnie tutaj zjada z każdej strony. Zaraz, Martuś, wypuścimy twojego dzieciaka, twojego chłopaka. Też mój. No, Moli, nie jedz, Moli, to nie jest do jedzenia. Jaka baletnica. Patrz na Belę, jaka baletnica. Beluś, ale masz śpiocha w oku. O, jak barki podniosła. Tak, bo widać, że Ewa? No, na sekundę. O, lęciówka! Lęciówka! Na pewno się łzy poszły z oczu! No! Ona się zżygotała! Pokaż cię, pulpecie. Zamykasz czy otwarte zostawiasz? Otwarte zostawiam, tak. Bardzo dobrze. Wiesz, jej tego śpiocha z tego oka pociągnie. Uważaj. Przylepiony. Dobra, wiesz co, mleczko postaw tutaj koło elektryzatora. Dlaczego? Bo trzeba je wszystkie wypuścić teraz. Aha. Weź ziarno jeszcze raz postaw tam z powrotem. Na doli się chyba poprawia oko.
Tak, to dobrze. Tak lekko, bo zmierzę. Tak, dostaje kolorytu, czyli schodzi tak. No wiecie co, no bo jakaś koza świntucha przywaliła jej. No to tak no, zakładamy. Tak zakładamy, no. To kto inny jak nie koza, nie? No tak, tak. Owieczki między sobą się nie kłuką, a kozy między sobą z wszystkim, co się rusza. No i wychodzimy. No wychodź. Popatrz, popatrz, jak to cycka podchodzi. Tak, od razu. Tam już nic nie ma. Czteromiesięczny kozie. Co ty tam jeszcze ciągniesz? Cztery miesiące masz, już przestałbyś ciągnąć, ty jesteś duży jak matka. No. No, wychodź piłeczkę. O bu, bu. Z panią buzią się nie mówi. Nie wiesz o tym? I raz. Patrz co Doli robi. Patrz, zjadała mnie. Przed sekundą zamek mi jadła. A co ty jesteś? Ty jesteś... A, Matołek. Cześć Matołku, jaki ty jesteś przyjemny dzisiaj, co się stało? Uważaj, uważaj, bo z Matołkiem kochasz to różnie. Ej, tam mi nie tego. Nie podoba mi się, kochany, jak tak robisz rogami. No to tak. Pamiętaj, nie, te tak? Kozie swoje, te to zachowaj dla siebie, bo od razu pacyfikacja. Słuchajcie, to też nam znajomi mówić, że pamiętajcie, że my mamy kozy urobione, ale to nie to, że my tak sobie pozwalaliśmy, jak były zachowania typu bodzenie i jakaś zabawa typu pchanie nas, to my albo rezygnowaliśmy, albo po prostu szarpaliśmy go, żeby pokazać, że nam się to nie podoba. I powiem wam, że zadziałało. Generalnie kozy nie robią, wiecie, one są młode, więc jeszcze jakby... I samce, więc pewnie mają więcej tego bodzenia. Ale nie pozwalajcie sobie na takie zabawy ostre, które mogą w pewnym momencie się źle skończyć. On podrośnie, gdzieś będziecie sobie szli, a on was z tyłu dupnie, nie? Dla zabawy. On nie rozróżnia, no i skoro lubiliście się z nim popychać, no to on was popchnie w końcu. Także zabawy tego typu są niedopuszczalne. My teraz boimy się o barana, no bo to wiadomo, to... I to nie kastrowane, co nie? Także wiesz... Zobaczymy, co to będzie. No mamy nadzieję, że go oswoimy i też nam nie zrobi kiedyś psikusa. To jest 80-kilowe zwierzę, które uwielbia walić głową. Także wiecie, to wpiknąć można nieźle. Dobra. Lecimy dalej. Słuchajcie, widzimy się w następną zimę. Do tego czasu macie zachować się dobrze. Daj mu troszeczkę. Albo bardzo dobrze. No masz. A znajdujemy się w suchym, ciepłym miejscu. Wiecie co, mimo wszystko, że no jest to ocieplone, bo przecież tutaj dałeś wełnę, przyjemnie tutaj jest. A w ogóle nie ma żadnego grzejnika włączonego, nic. Ale dobrze, ale mam trzy zamrażarki. Tak, ale nie o to chodzi. Zobaczcie. Widzicie tą ilość? Jesteśmy przeszczęśliwi, słuchajcie, naprawdę. Ja uwielbiam te orzechy włoskie. Orzechy są dla mnie osobiście są najlepsze. I no, my zasadziliśmy dwa drzewa orzechowe, dwa orzechy rosną tadziowe, ale są jeszcze malutkie, to tam w sumie, ja nie wiem, za 5, no lata, za 10 lat może będą jakieś owoce, no ale byliśmy właśnie u znajomego. Tego od drewna Jacka i tak, Janety? Od Jacka i Janety, i powiedzieli, słuchajcie, bierzcie, pozbierajcie sobie, no bo jak macie tyle lat już takie drzewa, no to oni mają przesyt. Tak, mówili, po zapasy prostu... na ileś lat do góry, tak, nie da rady. Nie są w stanie tego przejeść, a myślę, że może trochę posprzątaliśmy, troszkę użyliśmy ich w minimalnym stopniu i zobaczcie, ile tego jest. No. Wysypaliśmy je do takich koszyczków i tu jest wiatrak, chodzi. Już pokazuję. Widzicie, wentylator, żeby była jakaś taka cyrkulacja powietrza. Żeby je suszyło lepiej. Tak, bo... No po niszczeniu jest, tak zakładamy, gdzieś może z 18-17 stopni. No nie wiem, no bo żona właśnie, bo Janeta mówiła, żeby, no, żeby to nie popleśniało, tak, to że... musi jednak... Porządnie wysłać. Wiecie, one są z ziemi zebrane, jakby skorupki z nich spadły już na ziemi, ale mówiła nam, że pleś może się nawet na skorupkach pojawić i oczywiście orzech w środku padnie, także trzeba przesuszać i jak ja zrozumiałem, to takie przesuszanie to trochę powinno potrwać, to nie jest tydzień, co nie, żeby to leżało, no. Także wiecie, to wygląda na suche, jak się dotyka,
Ale orzech może w środku jest wilgotny i przechodzi na zewnątrz, albo po prostu, no nie wiem, nie wiem jak to działa, nie ma to znaczenia, ważne, żeby suszyć. Od razu mówimy o orzechówek i takich rzeczy nie robimy. Tak. na razie, my zresztą nie jesteśmy panami alkoholu. Ale no mówię, no taki snack, taka przekąska, no fajne, naprawdę fajne. My, pomimo, że jakby na tej diecie optymalnej jesteśmy, a teraz będziemy ją jeszcze tłuszcz. Ale to orzechy to są naszą słabością. Zawsze tak. Lubiliśmy orzechy. No. I to bardzo. No ale orzechy, no przecież to mają tłuszcze. Tak samo i kokos, wilki kokosowe. Wiem, że w przepisach doktora Kwaśniewskiego tam używasz właśnie orzechy, wiesz? I to często. Aha, tak? Tak. No to tak. Widocznie można. No ale wiadomo, no to wszystko muszą być zachowane zawsze te proporcje. Nie, tak wiesz, wybieram te słomę i trawę, bo to wiesz, aha, takie najbardziej mokre i to wiesz, przemieszam przy okazji. No. Tylko sporo myśmy z ziemi ściągnęli przy okazji. Ale bym se zjadł. Dziadek do orzechów już kupiony, tak? Myśmy nigdy nie mieli. No bo nie mieliśmy, bo nie było orzechów, to nie było potrzeby. Próbowałam kombinarkami, ale kombinarki za małe. No, ale jeszcze są stosunkowo gorzkie. One są świeże. Świeże. One muszą właśnie przeschnąć. O cholery. A takiego smaka miałam. Myślałam, że kombinerkami dam radę, ale no nie, za małe. No. No później, no można kamieniem, pewnie tak. No orzech. Ty to zawsze najlepiej tak robiłeś, pamiętasz? No tak, ale takiego chyba bym nie dał radę. One twarde, powiem ci, że taką skorupę mają. Kwestia. Nie wiem, czy to jest kwestia, że on jest świeży, jest ta skorupa taka mocna i zasklepiona, czy odmiana, czy cokolwiek, ale próbowałem, co to? Nie tym razem. A może stary orzech tak robi? Aha, no nie wiem, może tak. Kobietki, pytałyście się, co mi się pod okiem stało. No już widzicie, no już wszystko poschodziło. No może jeszcze troszeczkę. Nie wiem, czy po prostu jak wiatę robiliśmy i wysiłek fizyczny i mi naczynka po prostu szczeliły, pękły. Musiałam iść do lekarza, a jak byłam u niego, no to jedyna opcja to był laser. Więc po laserze po prostu miałam takiego dużego strupa, no bo jednak to naczynko było dość spore tutaj i no tak wyszło, ale jak widzicie, nie wiem czy w przybliżeniu teraz to będzie widać, już się zagoiło. Lekarz powiedział, że prawdopodobnie będzie trzeba to powtórzyć. Prawdopodobnie mówi każdy do każdego indywidualnie, na każdego indywidualnie to działa. Zobaczymy. Mam za 3 tygodnie chyba, nie, za 2 tygodnie teraz do kontroli, ale już ładnie się zagoiło. Więc nie martwcie się, nie dostałam sztachetą od Marcina, nie odpłacił mi się pięknym za nadobne, a po prostu no, myślałam, że jestem silną kobietką, ale wiadomo, wszystko ma swoją, każdy ma swoją wytrzymałość i po prostu chyba się przyforsowałam. Ale już jestem piękna, młoda. Przesadziłam trochę. No ale dobra jest. Dobra, idziemy zobaczyć, co ten jeszcze moja starowinka robi. O, jakie piękne okazy u nas na siedlisku. No nie, nie mam tu Marcina ręki na myśli, tylko nasze grzybki. Ale to właśnie piękny okaz jest. To jest jedyny piękny okaz na tym siedlisku. Oj, sam jesteś jak ten muchomor taki, wiesz? No. Pokaż się muchomorza. No jestem jak może i jestem jak muchomor, ale ty jesteś jak co? No. Jak purchawka. Nie. Dobra, wygrałeś. Wygrałem. Kozak się odesłał. A, ty jesteś maślak. Maślak. Dobra, ja purchawka, a ty maślak. Wolę być maślakiem, szczerze mówiąc. Purchawa bije wszystko. Dobra, lecimy, pokażemy wam jeszcze może następnego. Jeszcze nas króliczki czekają do przestawiania. Nie wiem, czy będziemy przestać, bo cholernie mokro. Nie, za mokro jest. Ale no tak, tylko karmienie w takim razie, woda. I siano, wszystko podnosić. Szukaj. Ja mam szukać? No, ja wiem, gdzie on był, mniej więcej. Aha, a ja nie mam zielonego pojęcia. Mniej więcej, gdzieś tu był. A, jest tu. A, to taki malutki. A, to taki tyci. To nie ten. To nie ten? Nie.
Albo mi się wydaje, wiesz, bo może i był to ten, ale tamten był większy. Aha, ale wiesz, może psy przybiegły i już nie ma. Możliwe. Nie. I ty, bo tak chodzisz. No dobra, no kochanie. No jeden jest jakiś. No jest jeden tutaj. Tutaj widzicie? Tak. Ale... Zobacz, jak się ślicznie przebarwiają, patrz. No. Jakie kolory. Jesień piękna jest. Piękna jest jesień. Zobacz. I wiosna. A wiecie co, o może podpowiecie mi. Mam tutaj taką właśnie, to jest roślinka, ale nie wiem co to jest. Ma takie, o, kuleczki. Widzicie? Przebarwia się ładnie. Pięknie się przebarwia. Czerwone łodygi. No, nie wiem co to jest, ale śliczne to jest. Przepiękne. Dobrze, grzybków już więcej nie ma. Dzisiaj grzybów nie ma. No, powiem ci, że jestem, ja byłem przekonany, że był gdzieś większy. No nie. Nic, chyba tamten mały, była mi się coś w oczach. Chyba tak. Potrasiło. Ale pięknie zaowocowała róża za płotem. O właśnie. Ojej, ale owoców. Oj, Maja jest. I Maja sraja jest. Maja sraja. Maja nie zjedz wszystkich owoców róży. O, cześć, gdzieś, Majka. Gdzie się przywitać? Och, kochana, tak to my rozmawiać nie będziemy. Nie jest ci mokro i zimno, Majcia. Cie, to ja jestem wielką kobyłą. Jeszcze was bym mogła ogrzeć. Możesz się poczęstować naszymi krzaczkami tam. Z tamtej strony. Można przystrzyc troszeczkę. Ale mokra, no biedatko. Ale mokra. Ale widziałaś ile owoców? No, widzisz. No, popatrzcie ile owoców. Majcia, wiemy, no piękna jesteś, wiem, że masz parcie. No. Gdzie widać, my nie mamy zooma, że no, nie jesteśmy w stanie, to spróbujemy może na komputerze troszeczkę to złapać. O. Albo nie, bo Majka jednak chce się z wami przywitać za wszelką cenę. Dobra, idziemy do domku, idziemy na śniadanie. Jesteśmy mokrzy, zziemnięci, no i głodni. Tak jest. Pa. A później króliki. Pa, no. Cześć, trzymajcie się.